Nauczanie domowe, 12 listopada, Księga Mądrości, rozdział 13, wersety od 1 do 9. Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca, stworzył je bowiem Twórca piękności. A jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy ten, który je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się wśród Jego dzieł, badają i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez winy. Jeśli bowiem się zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, jakże nie mogli rychlej znaleźć Jego Pana. Brak poznania Boga nazywany jest w Biblii głupotą. W Księdze Mądrości to zdanie jest poparte argumentem następującym. Z dóbr widzialnych nie poznali Tego, który jest. Obracają się wśród stworzeń i urzeczeni są ich pięknem. Ale też moc i działanie tych stworzeń wprawiają ich w podziw. To zanurzenie w pięknie stworzenia, to zanurzenie w mocy tego stworzenia powinno skłonić do refleksji, kto jest u początku tego wszystkiego. To jest jedna z argumentacji. Wracamy ciągle wstecz, wracamy ciągle do pokolenia poprzedniego, do poprzedniej ery, do prawybuchu i pytamy, co było wcześniej. Nauki szczegółowe nie są w stanie tego rozstrzygnąć, ponieważ się tym nie zajmują. Dopiero filozofia bądź religia jest w stanie powiedzieć, co było przed wielkim wybuchem, czy też tym, co astronomia może zauważać i odkrywać przez badanie kosmosu. Fragment ten mówi, że z wielkości i piękna stworzeń poznaje się ich Stwórcę. Zatem są to albo badania naukowe, nauk szczegółowych, albo jest to zachwyt i piękno przebywania w stworzeniu, w miejscu, które zachwyca. I można by tu wymieniać dzisiaj proponowane drogi odkrywania Pana Boga, takie jak na przykład intuicja wieczności w ludzkim sercu, albo też naukowe pytania o początek wszystkiego, o samodzielne funkcjonowanie komórki, o rozszerzanie się wszechświata, o harmonię kosmosu. Pytania i badania mogą być różne, ale Biblia mówi, prędzej czy później, tak zadane pytanie musi stawiać przed człowiekiem konieczność odpowiedzi na pytanie, kto stoi u początku, ale też kto stoi na końcu. Zadawanie sobie tych pytań jest rodzajem mądrości. Dlatego księga ta stwierdza, że ci, którzy pobłądzili w tych poszukiwaniach, na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale szukają. I to poszukiwanie już jest ważnym momentem w życiu człowieka. To pragnienie poznania prawdy, to dobijanie się, to odkrywanie, czytanie, badanie. I dlatego to jest tak wartościowe i tak cenne. To powinna być droga każdego człowieka. Obojętnie, czy od dzisiaj wierzy, czy nie. Każde takie poszukiwanie wzmacnia przekonania, wzmacnia pewność, że u początku całego wszechświata stoi Stwórca. I chciałbym dzisiaj odwołać się właściwie tylko do jednego z argumentów, który pokazuje dwa biegunowe rozstrzygnięcia.
albo u początku stoi Bóg, albo u początku stoi przypadek. I dlatego, jeżeli wszystko jest przypadkiem, można powiedzieć, że przypadkiem jest połączenie atomu tlenu z atomem wodoru. Ponieważ było to przypadkowe połączenie, natychmiast musi nastąpić rozpad. Kilkanaście połączeń i do tych dwóch pierwiastków może zostać dołączony tlen. I tak można w nieskończoność miliardy połączeń. Ale każdy powstający związek natychmiast musi się rozpaść. Dlaczego? Dlatego, że to przypadek, że się tak połączył. I można by powiedzieć, że nieskończona ilość przypadkowych połączeń mogła doprowadzić do obecnego stanu. Co oczywiście jest prawie niemożliwe. Jest taką możliwością abstrakcyjną. Ale załóżmy, że tak jest, że przypadkiem tak atomy połączyły się, tak cząsteczki, związki, że wyprodukowały nasz wszechświat w tej chwili. Ale za minutę ten wszechświat się musi rozpaść, ponieważ jest przypadkiem. To nie jest stan stały. Zniszczenie jednego procesu chemicznego spowoduje rozpad wszystkiego po to, żeby na nowo atom tlenu, wodoru i węgla połączyły się ze sobą. Widzimy więc, że ci, którzy mówią, że wszechświat jest przypadkiem, mają więcej wiary w przypadek, niż my mamy wiary w Boga. To słowo dzisiaj mówi do nas: badaj i nie ulegaj pozorom. Badaj i poszukuj tego, który jest początkiem, który jest stwórcą, który jest mądrością stwórczą. W tym poszukiwaniu niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.